Cześć, z tej strony Tomek. Witam Cię w 13. ostatnim odcinku drugiej części kursu Smart Kontraktów na blockchainie Ethereum. Jest to podsumowanie, w którym dodajemy takie specjalne, dodajemy taki specjalny feature oraz sprawdzamy, w jaki sposób ta nasza aplikacja, w zasadzie nasza część smart kontraktowa działa. Także zapraszam Cię do tego odcinka. Ostatni odcinek, tak jak powiedziałem przed tym intro, wszystkie pozostałe dostępne są publicznie, za darmo na YouTubie, na moim kanale w specjalnej playliście, do której odsyłam. Link znajduje się pod tym filmem. Kod źródłowy ze wszystkich lekcji również jest otwarty i umieszczony przeze mnie na moim GitHubie, do którego serdecznie zapraszam. Dyskusje odnośnie smart kontraktów i tego typu rozwiązań prowadzimy na moim Telegramie, do którego również zapraszam. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. I tak naprawdę tutaj mamy już całą funkcjonalność zapisaną, jednak twórcy aplikacji CryptoZombies wymyślili sobie, żeby po prostu w jakiś sposób identyfikować te zombiaki, które powstały od kryptokotków. I tak jak piszą w treści zdania, do identyfikacji zombiaków wykorzystywane jest zombie DNA składające się z 16 cyfr. Natomiast na ten moment wykorzystywanych jest pierwszych 12, dlatego oni tutaj zasugerowali, żeby dwie ostatnie cyfry tego DNA zawierały specjalny znacznik, konkretnie wartość 99. Z tego względu, że koty mają 9 żyć i jeśli takie DNA danego zombie będzie miało tą wartość na ostatnich dwóch cyfrach swojego DNA, to wtedy będzie można łatwo rozpoznać, że ten zombie powstał poprzez zjedzenie, a tym samym technicznie to określając implementację kontraktu Smart Kitties, do którego odwoływaliśmy się w poprzednich częściach tego kursu. I teraz, żeby takie coś napisać, skorzystamy z instrukcji warunkowej if. Tutaj pierwsza część naszego zdania będzie implementowana w tym miejscu. I tutaj porównamy, czy do tej funkcji przekazywany jest parametr string, który tutaj oczywiście musimy dopisać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. String, czyli przechowywany typ w pamięci i nazywamy go species, czyli jakby gatunek. I sprawdzamy, czy właśnie jeśli ten species równy jest kitty, to wtedy do dwóch ostatnich miejsc 16-cyfrowego DNA wprowadzamy wartość 99. Co warto tutaj tak naprawdę z tej lekcji przede wszystkim zapamiętać, to, że w języku Solidity nie ma czegoś takiego jak bezpośrednio porównywanie stringów. Dlatego, żeby tego typu funkcjonalność zaprogramować, korzystamy właśnie z porównywania ich skrótów generowanych poprzez funkcję kecak256. I tutaj musimy ją, że tak powiem, dwukrotnie wywołać. Pierwszy to właśnie z przyjętym przez naszą funkcję argumentem species i sprawdzimy, czy ten podany funkcji species równy jest wartości wpisanej na sztywno jako CryptoKitties. Mam nadzieję, że tutaj nie pomylę się w ilości tych wszystkich nawiasów, ale co, zaraz
sobie zweryfikujemy przy sprawdzeniu poprawności tego zadania. Tutaj mamy nawiasy otwierające 1, 2, 3, 2 zamykające, 1, 1. No, wygląda na to, że powinno być OK i pozostało nam jedynie tak naprawdę wyliczenie tego właśnie nowego DNA. I tutaj korzystamy z dzielenia modulo, czyli z tego znaku procenta dzielonego przez 100 i dodamy do tego 99. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że ostatnie dwie cyfry tego 16-cyfrowego DNA będą miały wartość 99. I tu jeszcze musimy zmienić rodzaj wywołania tej funkcji, ponieważ tam dodaliśmy parametr typu string, także tutaj to kitty musimy wprowadzić. I według mnie to wszystko. Zaraz zobaczymy, czy nam się to zgadza. Tak, zgadza się. Zobaczmy, jaki jest ostatni etap. I tutaj tak naprawdę możemy już przetestować to, co zrobiliśmy. Oczywiście tu jest trochę więcej kodu źródłowego z tego względu, że my tworzymy sam smart contract, czyli to, co umieszczone jest na blockchainie, natomiast ten cały interfejs użytkownika, czyli to wszystko, w co klikamy, w co wprowadzamy dane za pomocą klawiatury i tak dalej, to jest tak zwany frontend i ten frontend jest zwykle pisany właśnie w technologii HTML, JavaScript, którego do tej pory, przynajmniej w tym kursie, nie poznaliśmy. Jednak tak jak tutaj widzimy, odwołujemy się do wytworzonego przez nas smart kontraktu Zombie Feeding, a następnie Zombie Factory w celu utworzenia kolejnego zombie. I dzięki temu możemy sobie tutaj klikać, zjadać tego kotka i zobaczyć, jakie nowe zombie z tego kotka oraz z dawcy nam powstało. I widzimy, że dwie ostatnie cyfry tego DNA tak wytworzonego zombie to 99, dzięki czemu wiemy, że powstał on ze zjedzenia kota. I to wszystko. Dziękuję Wam za wytrwanie tej drugiej części. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. I to już na ten moment wszystko. Dziękuję bardzo. Cześć.